No a u nas roszady. Uważaj jak biegasz. To są takie ciapy. One teraz są w innym miejscu. Nasze blondyny trochę więcej mają tego terenu. I muszą go poznać. Teraz są za pałacem, no bo musimy robić cały czas roszady między końmi. No pamiętajcie, że to jeszcze ogierki, więc cały czas prosimy o pomoc finansową w wykastrowaniu tych maluchów, bo one z dnia na dzień to nie będą takie grzeczne. Na razie to są takie ciapki. Dlatego bardzo prosimy, pomóżcie nam je wykastrować. Teraz to one bawią się, ale ta zabawa to jest cały czas próba sił i ustalanie hierarchii, który jest ważniejszy. To bliźniaki po prostu. Mają większy teren, no i towarzystwo obok. Muszą przyzwyczajać się do życia w stadzie. Oczywiście po kastracji. Ale widzę, że się cieszą. A i patrz pod nogi.